Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie i zapraszam do wspólnie spędzonego poranka. Zwykle dzień rozpoczynam od ćwiczeń, ale dzisiaj nie było dla mnie miejsca na zajęciach, więc wyjątkowo poćwiczę wieczorem. Jeszcze nie tak dawno nie lubiłam wcześniej wstawać, ale odkąd zaczęłam dbać o higienę snu, ważne jest dla mnie zachowanie odpowiedniego rytmu. Staram się chodzić spać o podobnej porze i tak samo mam ze wstawaniem. Dzięki temu przede wszystkim jestem wyspana, mam więcej energii i więcej rzeczy mogę sobie zaplanować. Dbam o harmonię na całej płaszczyźnie mojego życia i jestem dumna, że udaje mi się spać. Moje psy jako pierwsze reagują na budzik, więc jak tylko dzwoni mi telefon, wskakują do mnie i to jest czas na przytulasy i miłości. Uwielbiam ten moment, kiedy są jeszcze zaspani i mogę się do nich poprzytulać, bo później, w ciągu dnia, nie są już tak chętni na czułości. Rozpoczynam dzień od prysznica, ale dzisiaj nie myję włosów, ponieważ wieczorem zawinęłam lekko wilgotne włosy w warkocz i liczę na delikatne fale. Poranna pielęgnacja jest dla mnie bardzo ważnym elementem. Nie wyobrażam sobie wyjść z domu bez nałożenia kremu. Rozpoczynam od oczyszczenia twarzy, używam do tego płynu micelarnego, który następnie zmywam żelem. Jak widzicie, pojawiają się tu moje ulubione ręczniki, którymi wycieram twarz i po jednym użyciu taki ręcznik ląduje w praniu, dzięki czemu zawsze czystym, świeżutkim ręcznikiem dotykam buzi. Tu jest moment, w którym zapomniałam nałożyć toniku, ola Boga. Chyba jednak nie do końca się jeszcze obudziłam. Zwykle go nakładam i musicie uwierzyć mi na słowo. Drugim produktem jest serum, czyli król moich pielęgnacji. Mam chyba z 5 buteleczek różnych firm i sobie je zmieniam. Nie używam jednej pielęgnacji. Staram się ją miksować, po pierwsze dlatego, aby skóra się nie przyzwyczaiła do jednego produktu, a po drugie, aby zużyć to, co już mam. Nie doprowadzam do marnowania się kosmetyków, wiele też rozdaję, ale swoje perełki zużywam do cna. Teraz nałożę bardzo delikatny krem, który jest chyba moim ulubionym, ma bardzo delikatną konsystencję i idealnie sprawdza się pod makijaż. Krem pod oczy, jego też nie może zabraknąć i tutaj jest to chyba jedyny produkt tego typu, którego używam. Ostatnio zmniejszałam usta i są dość przesuszone, dodatkowo regenerowałam swoją skórę po zlikwidowaniu kwasu. I jak widzicie, mam kilka siniaków, więc teraz dbam o nie jak mogę. Dzisiaj zrobimy peeling oraz nałożymy krem. Przechodzimy do makijażu. Mój make-up musi być lekki, więc zamiast standardowego podkładu mieszam sobie serum
z odrobiną kremu BB, dzięki czemu wyrównuje koloryt skóry, ale twarz wydaje się naturalna i błyszcząca, co bardzo lubię. Zawsze nakładam korektor pod oczy, bo niestety wory to moja zmora i staram się je jakoś przykryć. Nakładam go też miejscowo na niedoskonałości. Wykonuję również konturowanie na mokro produktem, który się dobrze rozprowadza i ciężko zrobić nim plamy, więc to działa na plus, ponieważ ja nie jestem specem od makijażu. Do brwi używam pisaka, który domalowuje włoski oraz żelu przeznaczonego dla blondynek. Mój ukochany róż, uwielbiam go. Dzięki niemu mogę udawać, że jestem wyspana, nawet kiedy nie jestem i twarz wydaje się być promienna. I produkt, który w zamyśle nie ma chyba takiego zastosowania, ale ja nadaję nim trochę błysku na policzki. On daje taki mokry, świetlisty efekt, skóra się fajnie mieni i sprawia wrażenie zdrowszej. Zawsze używam odżywki pod tusz, dzięki czemu rzęsy są dłuższe i bardziej wyraziste. Zrobimy też piegi, ponieważ je uwielbiam, a sama ich niestety nie mam i muszę chyba pomyśleć nad piegami z henny, aby je mieć na ciut dłużej. Jeśli robiliście coś takiego, to koniecznie dajcie znać, jak to zrobić. I na koniec spray wykańczający, który również nadaje połysk. W moim makijażu jest dużo blasku, jak widzicie. Przechodzimy do zrobienia śniadania. Uwielbiam tego typu posiłki, ponieważ są syte i nie jestem za chwilę głodna. Psy też lubią chapsnąć sobie troszkę owoców, jak widzicie. Jemy, karmimy psiaki i lecimy na spacer. Rano, nigdy nie mam na nic czasu, więc poranny spacer jest szybki, bo muszę się śpieszyć do pracy. My path was straight, but then you bent it. You're my light and I am your shadow. Cut glass inside your window. This ghost won't ever come back. My light, we're with you. The corporate message shines in the young man. Przy okazji podładuję auto i mogę zaczynać dzień. Dzięki, że byliście ze mną i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!